Cześć wszystkim, tutaj jest znowu Notib Art i przepraszam Was znowu za taką troszeczkę długą przerwę, ponieważ szkoła. Co tu więcej mówić, po prostu szkoła. Dobra, nie przedłużając, już zacznijmy. I tak, pierwszym rysunkiem to jest taka moja Panasona, stara bardzo, Sweet Melon, taka na wiecie, tej kartce. No, taki arbuzik. Dalej mamy tutaj mojego ocka do Undertale'a, którego widzieliście, mogliście zobaczyć w konkursie. Jest to Tobi, Tobiasz, Taboryt, a Strong, no właśnie, nieważne, takie przezwiska mu wymyślałam, z Mają, pozdrawiam Cię. I tu są jakieś tam jego oczka, jakieś tam, jak się to nazywałam, podczas wścieklizny. To jest, no w ogóle wszystko na lekcji było rysowane, to było niebieskim długopisem, fajnie, ładne. A to jest z ołówkiem wokół, bo to było werpę. Tego nie chcecie widzieć, nie. Przepraszam, nie. Tylko moja ogarnia, o co w tym chodzi. Pozdrawiam po raz drugi. Tutaj mamy tak, Leopi, taki szkic jakby. Nie będę tego kolorowała, bo spieprzę. Taka troszeczkę creepy. Tutaj mam tak, Foxy, pozdrawiam Cię. No. Też polecam wbijać na jej kanał. Bardzo fajne animacje tworzy. A to są takie rozgrałki jakieś. To jest moja Fursona, którą mogliście zobaczyć w poprzednim odcinku z moimi rysunkami. No. I taka kawowa Tsukichi. Fajnie. To jest moja stara, ukośnik nowa postać do FNAF-a, ponieważ stworzona została w lato jeszcze. Więc tak troszeczkę stara jest już. No. Jakaś tam fajna. To jest moja postać do Undertale'a, Darkness. Tutaj, znaczy niedokończony, bo ogólnie tak wygląda jego martkę. A to niedokończone jest, bo mi się nie chciało. Tu jest Candy jakiś tam. I to są moje postacie ogólnie. Tu jest Diana, Doggy, Red, Dolly i Eddie. A Dolly już nie jest sensem. Nie, bo to raczej, bo to jest rakowe. Uznałam, że to jest rakowe i nie ślipuję ich. Więc tak, to się takie a propos. Tutaj są rysunki Mai. Pozdrawiam Cię po raz trzeci. Wybacz, musiałam to pokazać. Po prostu są zbyt fajne, zbyt piękne. Polecam wbijać na jej kanał, taka chamska reklama. Na przykład na jej kanale znajduje się speedpaint do tego rysunku, więc możecie zobaczyć, jak to robi. I tak patrzę na to, jest różnica między moim wycinaniem a jej. Maja, dobra, nieważne. Teraz przejdziemy do takiego ala zeszytu. Do markerów i to jest moja Panasona, którą też w poprzednim odcinku mogliście zobaczyć. To są rozgrały, tutaj jest Red, taka tam promarkerami cieniowana kredkami. Tutaj jest Clear z Dramatical Murdera, polecam anime, ponieważ jest słodkie, znaczy no słodkie, jałojec trochę, znaczy no nie dobra, jałoi nie ma w anime, jest tylko w grze. No, nieważne. W każdym razie to jest Clear i tu jest taka fajna słodka meduska, nie umiem w meduzy. A tutaj jest Sans z serduszkiem i moja ocka. Rodziło mi się, więc stworzyłam sobie. I ostatnim rysunkiem to będzie taki Tobiasz w mundurku szkolnym jakby. I jest piękny. Taborek jest piękny po prostu. No, kocham go. Dobra, nieważne. Dzięki za oglądnięcie. Dajcie łapki w górę, jeśli Wam się podobało. Jeśli nie, to łapki w dół. Subskrybujcie mój kanał. Polecajcie znajomym. I no. No i to będzie na tyle. Tsukiyama Was żegna. No. To cześć.